No tak, zapomniałam, że wy nie słyszycie. Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Underground 2. Ze mną jest Kuba. Jestem. I Madzia. Cześć. Ja dalej biedna. Podoba mi się, że zostałem wymieniony przed Magdą. Zbroi. Dlaczego? Ja ci zrobię nowo w końcu, wiesz? Od lewej do prawej było, nie marudź. Tak, po kolei. No. O, a nie ma tego, bo wiecie co, nas Indiańce napadły, to znaczy nie nas, tylko Teo, i tam się zagnieździli i tyle strzał tu było, a Kuba widać pozbierał i teraz znowu wystrzeliwuje. Tak, no. Odtwarzamy, to nie były moje strzały, uchowaj no Boże, nie. Ja po prostu odtwarzam sytuację, która tutaj miała miejsce. No tuż tutaj Teo, taka dzidż bo Teo było. Teo powiedziała, że ma fajkę pokoju, a że teraz wiecie, w Ameryce nie można wszędzie palić fajki pokoju, to się zbiegło. No. Ale jak to powiedziała, jak to wtedy nie było, tylko my ją broniliśmy jej dobytku, tu co? A no bo dowiedzieli się, że Teo ja umie po holendersku. Tak. A no tak, choroba holenderska to sprawy. Dobra, słuchajcie, idziemy, bo my tu ostatnio pracowali i na, no, ta część jeziora, która była zrobiona, jest już odpowiednio ukształtowana. Tak, to znaczy ukształtowana, jest pozbijany kobel i tym razem jezioro to Magda wygląda. Nie zna się na żartach. Ty też się nigdy nie znasz na żartach. Zawsze jak pytam cię, czy w pośredniaku byłeś, to się obrażasz. No bo mówię ci, że w tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem. Czekaj na Teo, ty, barbarzyńco jeden, dziewczyna nam się zgubiła. Teo, no zgubiłam, bo ja nie z tej strony, czekaj, bo ja najpierw wróciłam się do domu. No cóż. Prawda. No można, ja sobie... Już możemy? Już tak, miałem ogarniać Snapchata. Snapchat Pepe Kuba. Jaka reklama. Obrzydliwa reklama, ba. O chujik! Obrzydlistwo! Troliak, dobra, idziemy, trzeba ładnie zaprezentować tutaj nasze jeziorko. I jeszcze jest Snapchat Teo w Gamelandii. I w Gamelandii, nie w Grenlandii. O, i jeszcze Madzia nie ma Snapchata, ale ma Instagrama. Nie mam i nie będę mieć. Ale masz Instagrama. O Instagramie też tak mówiłaś. Halo! Borys! Halo. Co tu robi Borys, no? Ojej! Halo! Borys! 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 Co ty tu robisz? Dzień dobry, to ja Borysioku, przyszedł tutaj. Ale co ty tu robisz? Na no, kim mamy Castawaya? No, na Castawayu jest! Tu nie ma Castawaya. Uuu, jaki ładny ma! Borys, zostaw go! Dzień dobry, witam serdecznie. Ty lubi pan pumpkina? Borys, co ty tu robisz? Zostaw moją Kubę. Co ty tu nie robisz? Przecież to nie jest Castaway. Tak to nie jest ty. Nie Castaway, to Underground. Tak? No. To co, Underground? No ja nie wiem, co ty tu robisz. Ej, no. To był Borys. I poszedł. No, to był Borys. I cię popsuło. A tam nie ma kobla. O. Tam nie ma kobla, tam zrobiłam. Co on tu robi? Dobra, nieważne, siup. Plum. Jej! Też pływacie ze mną? Tak. A. Plus Kuba jest taki, widzę. Że przynajmniej się nie rozbiłam o skały, jak mam to w zwyczaju. No, bo tu skoły już nie ma. I co, mówię. I teraz chcesz przepłynąć całe do końca? No, chyba by wypadało pokazać, jak to całe wygląda. Dobrze, nie? Ale już tam widać na dole. Widzisz co? Tam jak się czytuje pod wodą, jak to mega wygląda. No, widzę. I ja to muszę jeszcze pooświetlać, te właśnie takie zaułki, jaskinie, ale to tak źle widać. O, w ogóle widzicie, że mi się tu świeci? Przy mnie? Gdzie nie wiem, co ci się świeci. Pochodnie w łapie trzymam. Nie. A to tylko u mnie się świeci, bo torchlighta mod dodałam. Okej. Okay. No, i mi się tutaj świeci. Będziesz tak sobie dyndać na środku, będziesz latarnią morską. O, nie, ja zostanę syreną na statku. Statuą wolności. Nawet w diamentowej zbroi to się kolor zgadza. Ale wiesz, statua wolności została przekazana Ameryce od Francuzów, to ja w sumie nie wiem, czy chcę. Nie chcesz mieć nic wspólnego z Francuzem? No nie lubię ślimaków. A chyba, że z tym Francuzem, a to chcę, bo ja lubię strzelać we Francuzów. Dobra, zmieńmy temat. No, ta czarna tarcza na strzelnicę to Francuz się nazywa. Nie wiem dlaczego. Trzeba pana Michała pytać.
Dobrze, spytamy się pana Michała. Ja znam jeszcze kilka innych wykorzystań tego słowa i tak jakoś... Twój entuzjazm mnie zszokował. Okej. Okay. Dobra, nieważne. O, tu jeszcze można te jaskinie poświetlić na dole, no. Czemu ty tak szybko pływasz? Bo ma te swoje buty Jezusa przecież. No tak, zapomniałam. Nie martw się, Teo, my pójdziemy do nieba na modach, tam też będą buty Jezusa i też będziemy popylać sobie. Jej! Do piekła pójdziemy pójdźcie. Do nieba. No właśnie. To tak nam bardziej po drodze. Zobaczycie, pójdziecie do piekła, jak nie przeczytacie wszystkich powieści de Comoreno. Ale wiecie, że najpierw trzeba pójść do piekła, żeby trafić do nieba u mnie na modach? Okej. Okay. No bo skąd weźmiesz się inaczej Glowstone'a? No, a jak mi się spodoba? Co ci się spodoba? No w piekle mi się spodoba. To sobie zostań tam, trzeba cieplutko, nie? No. Teraz też mi cieplutko, bo komputer mi wyje. A jeszcze nie słyszę, wiesz? Dobrze. No ja też nie. To jakoś tak na spokojnie o, dzisiaj. O, w ogóle tutaj tak, chyba dzisiaj, powiedziałeś... Dzisiaj... No co dzisiaj? No. Wiesz, że dzisiaj tak... taką intymniejszą atmosferę wytwarza. Tak. Stwierdził, że nie będzie ci się wył, tylko grzał. Kubuś, chodź tu. Tutaj powiedziałeś, że zrobisz tamę. To musisz ją zrobić sam, bo ja nie mam wizji tej tamy, więc musisz ją zrobić sam. O, a ja będę tamtą stronę koblować do kolejnego odcinka, zalewać i też będę ją łupać. No, a ja z tamtej strony trochę wykoblowałem, możemy pójść zobaczyć. To, no to widzieli, bo ja z mostu pokazywałam, jak tam Boris ja ujawnił. A ja nie pokazywałem i o. I zresztą i tak musimy wrócić przecież do... No musimy wrócić, bo my dzisiaj mamy w planach budowę kasyna. Tak, dzisiaj będziemy kopać, bo jakoś ostatnio sporo rzeczy jest pobudowane, ale mało rzeczy z tego było robione live. Więc dzisiaj będzie budowanie live, czyli tak, to, co tygryski lubią najbardziej. Da. To dobrze, że sobie zrobiłam nowe kilofy. No. A ja sobie swój naprawiłam. A istnieje szansa nawet to, że dzisiaj się nie zabijesz tak łatwo, więc... tak łatwo. Ja to się zabiję, zanim wlezę tam na górę, wiesz? No właśnie, dlaczego my zawsze Teo zostawiamy na końcu? No, będzie pokłaniać nam tu. Ja czekam na ciebie. Jak zwykle. Uważaj, bo tutaj jest creeper. Tam jest Basia. Nad tobą jest creeper, tu! Właśnie tu! Co mówiliście? Ała! A ty czego umierasz? Baśka mi strzeliła w plecy. Chociaż byście mnie wyzbierali, no. Kuba, spadnij tam na dół, by się wyzbieraj. Chwila, muszę się regenerować, mam dwa serduszka. O Boże, ale ja chciałam go zabić, a nie rzucić w nim w ciebie. Gdzie ty, Teo, spadłaś? Na dół. Jeszcze na dół? Nie wiem, szukaj jej widzę. Tam, ja już nie złażę. Ja widzę! Nie, a to dzisiaj my przed nagraniami głuche byli. Nie, to Teo była głucha przed nagraniem. Tak, mam, pozbierałem cię, Teo. Portki twoje Ej, znalazłem. Którędy tu jest wyjście, Kuba? Wchodzisz za zakręt, tylko na Baśkę tam uważaj. Zakręt. I sama tam to wejście dalej robiłaś. Ja? Cześć, tak, Teo. Ty się bez ubranka wyglądasz. Ty jestem goła i mogłaś się do mnie już teleportować, to byś sobie od razu te rzeczy pozbierała. No przecież niebo bym musiała tam znowu włazić, a właśnie tak, tak miałem to dopowiedzieć, w sumie może lepiej nie. Miałaś kilof jakiś fajny? Nie, mam same kilofy metalowe teraz. W sensie były? 6 chyba. Nie, nieważne, ile przyniesiesz, tyle będzie. O, pająk dansuje. Bylebyś mi majtki przyniósł, bo mi wieje. Wow, mięsem go. Wiesz co, bo zszedłem bardzo nisko, nas tu jeszcze nie było. Jeszcze nas gdzieś tu nie było? No taka jedna malutka szczelina, nic specjalnego. W ogóle Teo, ty mówiłeś, że ostatnio do kolejnej jakiejś dziwnej komory się dokopałeś, to w kolejnym odcinku tam pójdziemy, co? Jasne, jak no. Najbardziej. No, a dzisiaj to kasyno, trzeba zacząć, tylko Kuba, wracaj, tu możesz się tepnąć. Nie, wdrapę się. No, ale to byś mnie po plecka podrapał. A nie wdrapał się po skałę. Marnotrawca jeden. O, na mnie też creeper od góry przystaje. Nie wiem, czy słyszałeś się. Nie, ja jestem przy portalu już do tego. W ogóle pozaglądam po skrzynkach, zobaczę, czy tu Borys czego nie tego. Boże, co on tu narobił? Znaczy, z tego co słyszałem, to... Przyszedka stała nie grzeszy, ja nie grzeszy ogarem, ale... Wszystko z tobą je nagrywać, no tak, na Andy. Jak można pobylić tropikalną wyspę z podziemną krainą? No w sumie tu klocki, tam klocki.
Czemu tutaj u nas ciągle coś charkota? Nie, no bo to jest źle wszystko oświetlone i no, i oddalam to pytanie. Zgubiłam was. Już idę po cię. O, jesteś. Pełno, tu, no, raczej. Masz, bo ty już zgłodniałeś. Proszę, kurczaczek świeżutki. Nie mam pojęcia, jak ja tam znalazłem. Schowu kościółkowego czy coś tam. A miałam takie schabiki ze sobą. Takie omnią mnią były. No, ja, pieczki. Wiesz, jakie ja ostatnio dobre schabowy z dzika zrobiłam. Mówię ci, bo Weź nic nie mów, bo kolacji nie jadłem. Ja jeszcze nie jadłam kolacji. Nawet obiadu nie jadłam. Creeper! Dwa creepery, chodź tu, Teo, zobacz. Patrz, nie chcę! Nie lubię kolegów. Szczególnie tych, co z góry spadają na mnie. A to aż to... Nie, ale... Kubuś, gdzie ty jesteś, kiedy wrócisz? Kuba, przyjdź, bo mnie wieje. Daj majtki. Moje? Używane. Nie, Kuba mi ma dać majtki moje. Z takim... A, twoje, myślałem, że męskie. No bo ja się tak wstydzę już... się. Chowam się za filarem. Ja się wstydzę. Idź się schowaj, tak. Się wstydzę. Kuba, chodź tu z łukiem, będziesz robić za snajpera. No, jak zwykle. No Kuba, już... ja się zaraz stepnę. Bo nie, już jestem... zaczynam nie mieć. Już jestem, słuchaj, tutaj mniej więcej, gdzie Teo wybuchło. Już jestem na wysokości budynków. A, to dobra, to poczekamy jeszcze. Już jestem przy tym. W tym miejscu, w którym mnie Baśka zrzuci. Ja tylko kości? Muszę uważać, żebym... Zombie! Zombie, idzie się tulić! Cześć. Heja. O, cześć. Creeper. I Basia. No właśnie mówiłam ci, że tu jest dwóch. Tam jest drugi w okienku. O, tam. Nie Basia, majtki. Creeper też nie. Gdzieś spadł. Daj jej majtki, bo wieje, no. Korzonki jej pójdą i co zrobi dziewczyna, no. No i nie dostałam majtek. Dostałam wszystko, a majtków nie. Wiem, dałem ci specjalnie. Dawaj majtki. No już miałam mówić, Kuba, że cię trzasną. No Magda, oddaj mi moje majtki. To Baśkę, zabijcie no. mnie tu. O. Masz majtki. No, dziękuję. No nie. Chciałem sobie zostawić jedną strzałę, połowę tych rzeczy, które ci wyplułem, wciągnąłem. Au! Jak to ty? Basia jest jakoś za dużo potworów jeszcze. Mówiłam Kubie, niech ją zdejmie. Zdjąłem. Dobra, to lecę do portalu, idziemy budować. No już! Idziemy. Teo! No chodź idę! Chodź, a, w ogóle jeszcze człowieki, bo myśmy zapomnieli. Serdeczne podziękowania dla Pietruszka za to, że nam zadania zaktualizował w opisie. Tak, dziękujemy. No. Tak, ja się czuję. Mi nie przeszedł, Teo, ale dziękuję. Teo. Pietruszek to jest taka nasza tutaj undergroundowa skarbuwa. Tak, dosłownie. Tak nas pilnuje, że... Teo. Idę! Dzisiaj cały odcinek na ciebie czekam, żebyś to sama nie było. No, dziękuję. No. Będzie ci to policzone. Jedynie śmierć na nią nie czeka. Ale mam nadzieję, że nie w tym Minecraftowym. W tym Minecraftowym. Jezu. Jak mi zefiry i bazyliszki dopadną, to ja dziękuję za ten interes. Zefiry, powiadasz. No są. A i tak teraz... największej zabawy będziesz miała na chmurkach. Ale to już u ciebie. W ogóle jakby ktoś nie wiedział, to ja z Teo nagrywam serię na modach, więc zapraszamy do Teo. No to tylko u Teo. Tak. Teo, gdzieś się znowu podziała. O, jesteś. No tu jestem. Pewnie nie żyję dla odmiany. A się ciebie dowcip trzyma dzisiaj, Jakubie. No, taki bo czarny jeszcze, trochę humor. Jeszcze w niego dzisiaj creeperem nie rzucałam. Jeszcze. O. O, już. No. Dlaczego Teo nie biegnie z nami? Bo nie żyje. Dobre, no. Cóż, dobre. True. Tu się kopiemy? No ja bym tu chciała. Kuba, co ty o tym sądzisz? Zostaw te zwierzęta. Pira, bo się bawię jajkami, nie przeszkadza. A, to ja nawet nie patrzę. Kuba, nie na nagraniu, świntuchu. Czekaj, ja nie mam wszyscy... dobrą łopatkę, to ja będę łopatkować, a ty kilofuj. Dobrze. Ja myślę... Ała! Gdzie się pchasz? Konstanty, pan się tu nie... Nie, o. Teraz zgadnij, co znalazłyśmy. Nie wiem. No to zgadnij. A, piasek? Tu jest taki korytarz. Aha, nie, no w sumie czemu nas to nie dziwi. A nie, ja kojarzę tą miejscowość. O, jak robiliśmy ścianę, nic specjalnego. No.
Ja myślę, że zrobimy tutaj takie wejście. Pani, idź pan stąd. Takie... epickie. Raz pięć na... No jak obramówka z kobla. Tak na, nie wiem, 7-9 szerokie. Znaczy na długie w sensie. 2, 4, 5, 6, 7, tak dotąd. Na razie piaskiem zaznaczę. Jeju, ten dziad tu długo siedział, patrzcie, aż na licznik się nabił. Był przed chwilą na liczniku dni. Mnie to bardziej licznik śmierci interesuje. Ha, ha, ha. Prowadzisz? Nie, nie ma opcji. Nie prowadzę liczniku śmierci, ej. Kto prowadzi? A nie, to no zgadnij, kto prowadzi. To jest ten jedyny licznik, w którym jestem pierwsza. No, Teo miała 26 śmierci, a ja chyba 17. A ja siadam. Dobra, i teraz musimy... Boże, jak co? Grubym trzeba być. Takim jak ty. Nie, no faktycznie, no... Miałem powiedzieć jak ty, no ale nie jesteś. Ja za bardzo ci słodziłem przed nagraniem, żeby się teraz wycofywać. Wiecie, on ostatnio ma nową metodę. Mówi mi pełno komplementów przed nagraniem, żebym go nie zabijał. Ale skutkuje. Zawsze skutkuje. Bardziej by skutkowało, gdybyśmy przyjął kebab, no ale dobra. Ojej, jeszcze musisz marudzić. Po kolei. No. Przestanie skutkować, wiesz, no, ale to jest słodkie słówka. Nie niewymagająca, no. Nie od razu, jakieś inne zbudowano, kobiety, nie? Te brylanty, naszyjniki, nie wiadomo co. Maragdy i diamenty. Dobra, i poczekajcie, bo tu wykopaliśmy wejście, wszystko okej, okay, ale trzeba to gdzieś zacząć rozszerzać, nie? Mhm. No. No, panie architekt. Kuba Design. Co ty robisz? Liczę. Tu bym zaczął rozszerzać. Na ile? Zapraszam! O 3, o 4. Na razie. Ja idę do domu, przynieść coś. Stołna. Raz, Stołna. Dwa, trzy. Tak, stołna trzeba. I co jeszcze? Na razie wystarczy. Skrzynkę i... A spróbuj mnie potem pogonić jeszcze raz. Skrzynkę i craftboxa i trochę drewna i węgiel. Dobrze. 4... 5, 6, 7, 8, 9, 13. I co, i teraz to do góry wyburzać wszystko? Nie, 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 na razie sobie zrobimy kształt. Jezu, jakie 13? Znowu do góry będziemy tylko pać? Jeszcze nie wiem, na razie na szerokość. Na razie na szerokość. Dobra, ja na razie to wszystko tutaj wywalę. Kuba nie widzi. Słuchajcie, bo zastanawiam... No to tak, później znowu będę sprzątał skrzynkę. Oj tam, co ty chciałeś? Craftinga? Czekaj, muszę się zastanowić, jak to wytłumaczyć. Wiecie, jaki tu porządek. Drewno. Coś jeszcze? Ktoś głodny? Ja mam kotlety. Tu zrobimy takie ząbki. Teo, popatrz. Patrzam. Masz, dobra, nie ma łopaty. Dobra, oficjalnie nominuję twórcę piachu w tej grze do Zabij się Challenge. Aż tak źle? Ja mam dobrą łopatę, to poczekajcie na mnie z tym piachem. Teo, zrobimy takich ząbków, bo pokażę ci jak to liczyć. To jest jeden, to jest pierwszy ząbek. No. Nie, patrz, tu jest to równe. To jest pierwszy ząbek, to jest drugi. I zrobimy takich 6. Dobra. Czyli tu są na razie 2. 3, 4, 5, 6. To będzie bardzo duże pomieszczenie. No w końcu kasyno, nie? Ja myślałem, że to dopiero będzie przedsionek, ale... Aha, okej, okay, spoko, szanuję. A to sobie wiem, same. Jak zrobimy. To będzie na dole przedsionek, zrobimy na środku takie duże, okrągłe schody. Zrobimy, wykopiemy to pomieszczenie bardziej w górę, zrobimy przeszkloną podłogę i na górze będzie kasyno. I po środku kasyna taka duża fontanna i gdzie będą słupy wody spływać dotąd tu. Będzie na bogato. No, wizja niezła.
Bo nie wiem, czy te 6 zamków w takim razie wystarczy, ale... A zróbmy od razu 50, co się będziemy rozdawać. Nie, bo jeszcze teraz, jak wykopiemy te 6 ząbków, to jeszcze będziemy kopać 13 w przód, później 6 ząbków zwężających. To będzie taki kwadrat z uciętymi wierzchołkami. Jakby. I to jest bardzo... Sorry! A, znowu coś... Teo, tak? Jesteś na ostatnim ząbku? No. Ja lawę znalazłam. Zgadza się. Iż, całkiem nieźle mi poszło. Dobra, to kopmy od razu to pomieszczenie tak, żeby było na razie na 3 wysokie. Na 3 z piechem tak troszkę wyżej wyszło, wiesz? No, oj, przepraszam. Tu jest ostatni ząbek, dobra. I teraz robimy jeszcze jeden ząbek, tylko ten będzie na 13 szeroki. 4... Zostanie twojej wizji czekaj. Matematycznej nie widzę, wiesz? I tu 5, na 13 6, błąd. Tak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No! Magda! O shit! Mówiłam, że lawa jest! 11. To gorąca impreza. No, czekaj, 13. Czekaj tam. Ja to naprawię. Dobrze. Jaką ci to radochę sprawiło, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jest. Już? Teraz góra zalana. 3, 4, a tutaj może 5, być problem. 6, czekaj, 7, ja wejdę. 8, 9, no to 10, trzeba 11, zbić 12, chyba, nie? 13. Już po problemie. Na dwa będzie spoko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czekaj, ja pójdę. Tylko licz! Się liczyć nie umiem, dobra, to ty licz. 2, 3, 4, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no jejku, ja ci tak pomagam, no to zapisz na mnie. Panuj trochę nad tym szpodlem. Ja to człowiek chce raz pomóc, raz jest miły, źle. Od kolejnego odcinka znowu cię leję. Cześć. Madzia. Już? No. Co? Co tu się dzieje? No tak ten. Co tam się wyprawia się? Nic w sumie. Ciepło się zrobiło. A. Ała! Chodź. No. Ja nie dostałem. Dobra, lej tu wodę. No to odejdź jedno z drugim i trzecim. No. Boże, dobra, chodź to rozkopujemy. Dobra, już to... Lepsze, że tam dalej będzie lawa. Nie, już nie powinno być. O, tu jeszcze będzie. Magda tu miała rozmach. Dobra, łopata faktycznie się przydaje. A, mówiłam, że mam fajną zabawkę. Już mam pomysł, jaką podłogę tu zrobię, a to wam nie powiem. Będzie niespodzianka. No, jeszcze więcej piachu. Gdzie? Ja już idę. Gdzie masz więcej piachu? Tu po środku. Strzelaj do wszystkich, Bóg rozpozna swoich. Okej. Okay. No tutaj, lawy może tutaj się dokopię. Od tej strony, chyba nie. Miałem przez chwilę kompletnego zamka, jeżeli chodzi o orientację, miałem się pytać, czy to nie jest lawa z... portalu z farmy brodawek, ale tak trochę za daleko. No, zdecydowanie. Bo tam też były problemy z lawą w pewnym momencie. Ale to przy tych... Ale to ty produkowałeś tą lawę. Tak, bo nie, bo tam był problem taki, że to oświetlenie zahaczało o te ozdoby netherowe w portalu do netheru. Mhm. I tam jakiś był problem z tym. No, ja już z tej strony się do twoich ząbków dokopałam. O. Znowu mi moje pochodnie spaliło. Co ja? Ja bym chciał, żeby, kurczę, to pomieszczenie było wysokie. No,
Domyślam się, że jak zwykle. 15. Rząd u nas prowadza 500+, ten prowadza 15+, w Minecrafcie. Ja bym chciał tutaj tak 30+. Jezu. Ja ci się mogę tego podjąć. No, kopać nie ma problemu, nie? Ale wiesz, ty koblujesz jezioro. Tak jak ostatnio, to skoblujesz, zaleję na razem, a ja to zbiję. Tak możemy zrobić. Jeszcze druga strona została. Dobra, i mamy już większość pomieszczenia zaprojektowane. I teraz robimy znowu 6 ząbków. Sami sobie ząbkujcie. Dwa ząbki. Aha, bo to w tą stronę teraz. Teraz wracamy. Zamykamy to pomieszczenie jakby teraz. Wiecie co, to trzeba było zrobić tą. Ja zrobię furtkę. Bo tu zaraz konstante przylezą. Nie to. Tak jakby ktoś miał pytanie, to wszystko na spontana powstaje. Nie mamy żadnych projektów ani tak, nic. Tak. Zresztą, zawsze tak. Zresztą chyba no, patrząc na to, że się nie potrafimy często dogadać przy tych budowach, to nie wiem, czy jest jeszcze ktoś, kto myśli, że jest inaczej. 2, 3, 4. Strefa zabezpieczona. 5, 6. Macie piach dla mnie? No. No to. Te, ono kościół piach, no proszę. A, jeszcze mi kuku zrobiła. Oj, przepraszam, ja nie chciała. Cześć. Heja. Tu powinien wyjść ząbek. No, wyszedł. Coś tam weszło. Ja, nawet nam się udało. To jest niespotykane. Dobra, wykopiemy to pomieszczenie. Wydaje mi się, że rozmiarowo jest okej. Okay. Ja ci już mówiłam, nie widzę twojej wizji, bo jak tutaj jesteś fontanny, słupy, nie wiadomo co robić, to nie wiem, czy to chcesz zmieścić. No ale spoko, cieszę się. Nie no, bo patrz, nie wiem jak te schody, bo schody można by zrobić takie duże, okrągłe. Jakie schody? No bo... Jakoś się trzeba dostać na górę. Tak. A to tu jeszcze na górze coś ma być, tak? No patrz, to na górze zatrzymajcie, zatrzymać tą karuzelę rozpuku. Kopiemy to tak... Tak jak ci powiedziałem wstępnie, no przynajmniej, żeby to było tak wysokie jak ten zamek, nie? Na zewnątrz. Znaczy to jest 20 kilka co najmniej. No. Tak z... Żeby kasyno było tak z 15 wysokie, a tutaj żeby było tak z 20-25, czyli 40 łącz. No pomyślimy jeszcze dokładnie. Bo zaczynało się plus 15, teraz plus 40. No, nie? No zobaczymy, bo nie mam takiej... Dojdziemy nie mam do wieku emerytalnego, zobaczmy. Nie mam takiej orientacji. A w sumie 67 można by. Ogólnie tak. Tutaj będzie jakaś podłoga i będą schody. Zrobimy schody tak na tej wysokości, takie spiralne do góry. Dwie spiralki zrobimy, nie? Niech DNA to będzie trochę wyglądać. Będzie na górze kasyno. W kasyno będzie miało szklaną podłogę. Tak? Na razie tak. Nadążacie. Na kasynie będzie fontanna. I w tej fontannie będzie kilka dziurek w podłodze i one, te dziurki będą tutaj wpadać i tu się zrobi jakiś, nie wiem, taki mini ogródek czy coś takiego. Jakieś jeziorko może mniejsze, będzie se rosnął bambus i będzie fajnie. I jeszcze najlepiej by było, jakby te spirale przechodziły między wodą. Tak co, wiesz, żeby to, co będzie spływać z góry, raz okalało schody z jednej, a raz z drugiej strony. Taką zwężającą się spiralę zrobić, tak? No. Okej. To będzie cisz, albo jakiś nieregularny kształt jakiegoś Esa Floresa można walnąć. No coś wymyślę. Ale my znowu zaczynamy kopać od dołu i będziemy robić z powrotem konstrukcję, żeby zbić górę. No to przecież zawsze tak robimy, więc... A w ogóle mamy jeszcze czas, żeby to jakoś ryć? Nie, już nie mamy, a znając naszą prędkość zakończania odcinków, to już powinniśmy zacząć się żegnać. Zaczynać się żegnać. Tak. Dobra, to kto dzisiaj klepie zdrowaśki? Hehe, jaki żart słowny! Ja chciałam zacząć od imię ojca i syna, ale dobra. Ten humor, proszę państwa. Przyznajcie się, że to właśnie dlatego oglądacie te odcinki. No zdecydowanie, na pewno. No, możecie się... O, właśnie, to jest bardzo mądry właśnie, pomysł. Właśnie, Kuba, podziękowałeś za życzenia, żebyś sesji nie zdał? Tak, no. Spłońcie wszyscy. nie stołnujemy na razie podłogi. Możemy ją... Robimy dziury. Nie, ja ją zakobluję, bo wolę kilka odcieni szczerości niż
te obrzydliwe kolory. 50 odcieni szarości ta, klocka? Musi być szaro, musi być 50 czarnych klocków. 50 no. Blocks of Grey. Dobra, to zaczynałaś, to ty kończaj. Dokładnie. No to dobrze, to tak tym pięknym akcentem dosyć religijnym będziemy się żegnać i była ze mną Madzia. Byłam. I był ze mną Kuba. Szczęść Boże. Pokój temu domowi. No i byłam sobie ja, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! Pa, pa! Pa.